Siemano moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest 20 misja Duma 2 w ramach retrogrania i już ledwo otwarłem drzwi, krzywdzą mnie. Czuję mu się pokrzywdzony, ale olać. Bardziej mi martwią te odgłosy, bo nie wiem czy widzieliście, ale tam jest u góry wielki, brzydki gościu, który zabił mnie rakietnicą. Zrobił się tak czerwono przed oczami, że nic nie widziałem. Go! Ej, tu ja się schowam, a wy się bawcie sami, okej? O, on ma jeszcze minigun. Świetnie, po prostu super. Dobra, jest szansa, że w ten sposób on jeden będzie strzelał do drugiego i ten wielki byk zabije tego niby pająka, a wtedy ja będę mógł unikać rakiet, bo rakiety są wolniejsze niż minigun. Hahaha, taki jestem mądry. O! Dokładnie taki był mój plan. Tylko że lipa polega na tym, że skończyły mi się naboje. Biegać w kółko i strzelać! Odporny jestem, że dalej normalnie jest tak odporny, że jasny gwizd. Umarłeś wreszcie, no. Mi się rakietki też zaraz kończą, to już będzie straszna lipa. Dziękuję. Jak wybuch. Jasny gwint. Prawie byłoby mi go żal, ale nie jest. O, otwarłem jakieś drzwi. No, gościu! Au, wybuchłem. Miałem kiedyś trochę HP. Niestety skończyło mi się. Ktoś podpalić nie chce, więc go zaraz rozwalę. Nie, 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 nie! On tam się z kimś bije. Nie, 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 nie! W ostatniej chwili. Haha! Bardzo taktycznie tutaj trzeba się rozgrywać, widzę. Uuu! Rozwalony. Dobra, to możemy teraz bierzeć do góry. Trelipa polega na tym, że mam 15 HP, ale 150 armoru. To o, ej, tu ktoś mnie strzelał. Skąd tu się wziąłeś? Gościu! To nie jest impreza dla takich małych pierdzików jak ty. To jest minotaur, podpalacz, głupi... Wielki, nie wiem, też był jakiś minotaur z bazuką, wielki mózg na pajęczych nogach i jakieś inne brzdale. O, tam jest, patrzcie, duże HP. Czemu ja tego nie wziąłem wcześniej? W sumie dobrze, że tego nie wziąłem wcześniej, bo miał teraz mniej niż 100 pewnie. A tak, to mam więcej. Nie ma tego złego, co no dobra, nie wyszło. Czasami. Więc ciśnijmy tu. O, patrzcie, tu jest trup, ktoś go zabił, co za chamy. Widzieliście to, zero kultury. Nie poczekali na mnie z zabijaniem się nawzajem. O, pan kulka. Jeszcze jeden. Panie kulko. Co mnie tu? Coś mi zrobiło coś. Tylko, że nie wiem co. A, przywoływa czaszek. Nie, gościu, umieraj. Szybko. Szybko umieraj, zanim przybierz jakieś czaszki. Pośmiertnie zdążył. O. Wiecie co, tak jak będę tu jechał do góry, to zrobię teraz save'a. Mogę teraz skoczyć gdzieś tam. A co to jest to? Teleportowało mnie do jakichś różowych cośów. Ojej, znowu mnie teleportowało. I znowu, o! Ups, spadłem. Do lawy, albo jakiegoś czerwonego czegoś. Dobra, idę sobie stąd, bo zaraz mi się skończy działanie. Wtedy będzie straszna lipa. O, tu jest głębsza dziura jakaś. Dzień dobry. Czy to jest sekret?
Czy ja znalazłem sekret? Powiedzcie, że znalazłem sekret. Taką mam cichą nadzieję, że to jednak jest sekret. Czaszunio, skin, dziękuję. No gościu, zepsułeś mnie, miałem równo 114 HP i armor. A teraz co? Jak ja mam się ludziom pokazać? Save'a, bo nie wiem co tu będzie. O! Cofnąłem się, taki kawał. I co jestem berserkiem? Mam taki kawał biec i tam koń zabić. Czaszka! Umarła, hehehe. Teleportowałem się znowu tu. Teraz z rozbiegu powinienem był móc tam wskoczyć, ale niestety się nie udało. Na szczęście teleportowałem się gdzieś. Gdzie guzik mi to da? O, a nie! O, teraz przeskoczyłem. Panowie z miniganami? Ale ja was wykiwałem. Tego się nie spodziewaliście, co? Ja mam 200 armoru, więc to 100 tutaj mi się nie przyda niczego. Szkoda, że nie mogę 300. To byłby już hardko totalny. O, gdzie jest to? Skąd? Ja, Stingwin, moje HP. Moje biedne HP! Co to jest? Oczywiście jest za nisko, więc trzeba mi zrobić rozbieg, żeby sprawdzić. A, okej. Okay. Udało się nawet. O. Wszystkie gwiazdki zużyłem na was. Wszystkie! To do jednej. O! Chyba generalnie coś zepsułem. Chyba się gra zabugowała. Zdarza się i tak. Jeszcze raz rozbieg tu. O, ja stanę tu i co teraz? O, i mnie zgniecie! No dobra. Myślałem, że tak jak drzwi, to się odblokuje i jeszcze raz pojedzie w dół po prostu. No cóż. Mój plan był najwyraźniej dość kiepski. Ale najważniejsze, że byłoby zabić czaszkę miotacza, bo on jest największym problemem. Bo on może nieskończoną ilość czaszek przywołać tam. Panowie kulki to spoko, będę unikał ich fireballi i nic się nie stanie. Czekajcie, bo ja mam wrażenie, że to ma pojechać do góry dopiero za chwilę. O! Poczekamy, aż dojedzie do góry. I teraz na dół. O, właśnie, teraz zjechało. A wcześniej się po prostu chyba zabugowało. Ej, a teraz pewno jeszcze raz zjeżdżę na dół. O, plus 100 HP. Coś u góry jest, ale nie wiem co. No dobra, ale moje generalne pytanie brzmi. Jak ja mam stąd wyjść? Kurczaku. Masz oko. Aha, tu się coś przerobiło. Dobra, kolejny save, a co? Znowu jestem gdzieś indziej, jasny win. O nie! Przywołać z czaszek. Tak, strzelaj się z panem kulką, dokładnie. Świetny plan, ja wam nie będę przeszkadzał. Cholerne czaszki. Będę w ogóle tego jedną misję w tym dumie poprzednim. Jak ja się tam męczę, bo nie miałem amunicji, nie miałem HP, nic nie miałem, a było mnóstwo panów kulek i jakichś innych przydali. To była ciężka misja, pamiętam. Ejku. Traumę będę miał teraz. Powiedziałbym, że będę miał traumę z dzieciństwa, ale jestem za stary na bycie dziecko. Dziecko. Tak, tak. Jestem za stary na bycie dziecko. Tak to jest, jak się strzela i próbuję mówić jednocześnie. Po prostu nie mam prawa wyjść prawidłowo.
O nie, no gościu, skąd ty się tu wziąłeś? Tu się z własnymi czaszkami bije, co za głupak. Znaczy nie, że mi to w sumie przeszkadzało, nie? No ale... Po prostu jest głupi. O. Super. To jest jakaś dziura, czyli wnioskuję, że to jest koniec odcinka. Tam, w tamtym miejscu. Nie powinien być nie koniec misji, tylko koniec odcinka w napisach. Niektórych tych... O, tam coś jeszcze jest, jakiś sekret. A, to tam jest jeszcze telefon. Dajcie mi tą amunicję. Dobra. Jeszcze save'a tu. Sprawdźmy, gdzie prowadzi teleport. Prowadzi mnie bardzo w tył, ja tego nie chcę. Bo kończymy odcinek, ale tutaj są 3 kawałki armoru. To nie jest coś, czym wypadałoby pogardzić. Troszkę amunicji do minigana. Jakaś świnka gdzieś tam krumka. Biedactwo. No i koniec. Następno będzie Nirvana. O nie, nie będzie Nirvana. Jesteś skorumpowanym sercu miasta, otoczony przez zwłoki twoich wrogów. Nie widzisz innego sposobu niż... Nie. Nie widzisz sposobu, by zniszczyć stwory. Po tej stronie. Więc zaciskasz zęby i przechodzisz przez jakąś tam szczelinę. Musi być sposób, żeby zamknąć ją z drugiej strony. Co cię to obchodzi, jeśli przeszedłeś przez piekło, żeby się tam dostać? O kurde! O, patrzcie, tam jakieś zioma torturowali. Ale o tym się przekonamy w następnym odcinku i to już będzie 21. misja. Ale ta kampania długa, Call of Duty się chowa. Trzymajcie się!